Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Zagrajmy w... O Jezu! Guns for Cannoli. O Jezu, czekajcie, kurde! O Jezu, czekajcie, bo chcę też wziąć te... Ja pierdzielę. Dobra... Ej, jakie... Kudźwa... O Boże, nie no... Tak to nie dostanie, kurde. Dobra. Świetnie. Dobrze. Czekajcie. I... Dobrze. Ej, tu jest, powiem, mam nawet easy, ale... Trzeba uważać. O Jezu. Trzeba uważać trochę, tu powiem, jednak. A, i tutaj troszeczkę musiałem użyć kodu, wiecie? Ale co zrobić? Dobrze, został rozwalony skurczybyk. Dobrze, udało mi się przejść grę. Zawaliście, pięknie, fajnie. Wow, co mam zrobić? Halo? Kurde, czemu to... A ty skurczybyk, ty jeszcze... Dostał... O kurde... Świetnie! Dobrze! Ajajaj! Dobrze! Udało mi się przejść grę! Zawaliście! O, jak dostał! Jak się bije! What the fuck! Nie no, nieźle! Przestań rzeszyć jak baba! O. To było, powiem, epickie. I tak zakończyłem grę. No, musiałem, powiem wam, użyć tutaj niestety no, krótko mówiąc, kodów, co nie? Czyli takiego trainera. Ale ja inaczej bym go, kurczę, inaczej bym go nie pokonał. Tego bohatera, znaczy tego wroga, można tak powiedzieć. Na początku był, powiem wam, według mnie w porządku ten człowiek, ale po jakimś czasie, no, zraził nas, krótko mówiąc, co nie? A mi się najbardziej podobają, powiem wam, tacy wrogowie, co nie? Fajnie, co powiem wam, nawet zrobili, kurczę, o ten najlepszy, jest ten niebieski, wszystkich rozwala, kurde. A najlepsze to, powiem wam, te wilki, tak jakby, te takie szczury wielkie. Ale powiem wam, że te... Fajnie to wygląda, kurczę, powiem wam, ta gra. Jak to fajnie wygląda, kurczę. Ja pierdziule. Widzę, że to jacyś chyba Niemcy jeszcze, kurczę, robili. Ruscy, blaszkoła jakaś, kurczę. Guns for Cannoli. Ja to tak zakończyłem serię kolejną, która była bardzo... Uj, wybaczcie. Bardzo krótka, ale... ale cóż. A, tu są dachy. Dobra, mniejsze o to, co nie, ale powiem wam tak. Gra mi się bardzo spodobała. Co powiem na temat tej gry? Powiem wam, że taki widok gier mi się bardzo podoba, praktycznie tak jak w tym, takie Super Mario, taki widok z takiej osoby, co nie, Contra na przykład, jak pamiętacie te gry, co nie, na Pegasusa, ja daję taki przykład, co nie, no i cóż, jest taka, powiem wam, gra, zabijanie zombiaków, kurczę, głównie, co nie, ale też odnalezienie tak jakby tego szefa całego tego gangu, ale on został niestety zabity. Tak mi się wydaje, że on tak go szukał. A i wiecie co? Niedługo, w 18 roku jakoś, czytałem na temat drugiej części wychodzi, tak myślę.
I tak myślę sobie, ją nagram, ale jeszcze pomyślę, czy się pojawi w ogóle, bo wiecie, to są takie tylko wiadomości, co nie, że wyjdzie kolejna część, ale wiecie jak to jest, nie wiadomo czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy wyjdzie, czy nie, co nie. Ale to zobaczymy w swoim czasie, kurczę. Co jeszcze wam powiem? No powiem wam, że grafika to grafika, co nie? Graficznie nawet, co nie? I tutaj daję, powiem wam, 7,5 na 10. Powiem, że ocena nawet bardzo dobra, jak dla mnie, według mnie. Ale tutaj, według mnie, mogliby tu postarać się, żeby było troszeczkę łatwiej, wiecie? Na przykład z tymi bossami. Pierwszy boss powiem wam jeszcze, ale ten drugi i trzeci to powiem wam już była masakra. No musiałem tutaj użyć właśnie tych kodów niestety, no musiałem, kurczę, ale co zrobić. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że się spodobała seria i cóż. Chyba tylko tyle powiem wam na temat tej serii, co i jak. W sumie to tak, nie wiem co mówić, co nie, o tej grze. No, z 15 chyba rok, czy 16, nie chcę tu was oszukać. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Oj, czekajcie. Który rok? Kurczę, nie piszę tutaj w sumie, ale... nie piszę. To jakiś chyba Polak jeszcze robi, widzę, Przemek Matysek. Widzicie? Kurczę, fajnie. Ale cóż, mniejsze o to, co nie? O wskazówki zobaczę, czekajcie. A, dobra, nieważne w sumie to. No i cóż, moi drodzy. A, i jeszcze pokażę wam ustawienia. A, ustawienia to takie. No. No i cóż wam powiem jeszcze. Już chyba nic nie dodam. Co jeszcze? Na razie nic nie będę tutaj nic mówił, jaka będzie seria. Albo powiem wam. Kolejna seria, ale tu ja już nagram ją pewnie jeszcze dzisiaj, 17 października, to się pojawi w kolejnym tygodniu, zakończenie serii. Tak myślę sobie, nagram El Matador, albo jeszcze mam kilka gierek na dysku, które jeszcze zainstalowałem wcześniej, a jak nie, to zajmę się, tak myślę, kurczę. Tak myślę, tutaj mam jeszcze do zainstalowania Max Payne na dwójkę, ale mam problem ze spolszczeniem, ale na razie chyba się z tym wstrzymam, bo tam niedawno zakończyłem właśnie tę serię Max Payne na jedyneczkę, co nie, i na razie się wstrzymam, tak myślę. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach i cóż, do usłyszenia, cześć.